Witaj, mój drogi joginie i joginko. Dzisiaj zapraszam Ciebie na zajęcia z jogi dla kręgosłupa. Kilkominutowe, bo tylko 10-minutowe, którą zrobimy przy ścianie. Więc połóż swoją matę tuż przy ścianie i miej ze sobą kocyk. Kocyk jest zawsze potrzebny, bowiem nawet czy to jesteś na czworaka, czy jest po prostu chłodno, zawsze warto mieć tą dodatkową podporę oraz miękkość, szczególnie pod kolanami. Pamiętaj, żeby tylny krawędź maty dotykał ściany lub był bardzo blisko. Następnie rozłóż ten kocyk i połóż go na tyłach maty. Może on dotykać ściany, ale nie musi i zaraz zobaczysz dlaczego. Usiądź tuż przy krawędzi, zaraz obok ściany. Następnie zroluj się na plecy, unieś pięty na ścianę. Chcemy, żeby biodra były całkowicie na macie. Jeżeli nie jesteś w stanie być blisko, bądź trochę dalej, biodra nie dotykają ściany. To jest niezwykle ważne. Dopiero po jakimś czasie, kiedy się okaże, że Twój kręgosłup nabierze już miejsca, przestrzeni i rozluźnienia, zarówno w odcinku dolnym kręgosłupa, jak i w Twoich nogach, możesz przysunąć się bliżej ściany. Ale na początku zostań trochę dalej. Pamiętaj, że cały kręgosłup jest na macie. Jeżeli Twoje biodra się unoszą, to powoduje to dyskomfort, odsuń się od ściany również. I pozycja kaktusa. Unieś dłonie ku górze, kąt prosty w łokciach, wdech i na wydechu ręce połóż na podłodze tuż obok bioder, tak jak pokazuję. Wdech, ręce idą w górę i z wydechem ręce w dół. Wdech, ręce idą w górę i z wydechem w dół. I raz jeszcze w górę i w dół, aczkolwiek możesz to powtarzać tyle razy, ile uważasz za stosowne, nawet dużo dłużej niż ja tutaj jestem. Następnie ugnij nogi w kolanach, suń stopy troszeczkę niżej i na wdechu unieś biodra i kręgosłup do góry, z dala od maty, trochę tak jak to robimy w pozycji mostu. Zroluj się w górę i w dół, czując jak rolujesz każdy z kręgów. Trzymaj swoje stopy i kolana równolegle do siebie. Jeżeli kolana schodzą się do siebie lub rozchodzą na zewnątrz, utrzymuj je równolegle. Możesz też położyć sobie bloczek pomiędzy. To pozwoli Tobie utrzymać tą pozycję zawsze tak samo. Następnie figura 4 lub też restauratywna pozycja gołębia. Wyprostuj lewe kolano, połóż prawą piętę albo raczej kostkę na lewym i ugnij lewe kolano, przyciągając stopę delikatnie w dół. To rozciągnie zewnętrzną strefę bioder i uda, tam gdzie najczęściej mamy problem z rwą kulszową. Bardzo fajne ćwiczenie, zostań tutaj na kilka oddechów. Możesz też rozruszać tą całą figurą na boki, co pozwoli jeszcze bardziej rozmasować tył kręgosłupa. Dokładniej dolny odcinek kręgosłupa. I zamieniamy nogi, czyli teraz lewa kostka idzie na prawe kolano, suń prawą stopę trochę niżej do zgiętego kolana. Pozostań tutaj przez chwilę, ja lubię sobie zawsze tutaj położyć ręce, tak żeby kolana i nogi zostały w tej samej pozycji. Ale również tutaj, jeżeli czujesz, że potrzebujesz troszeczkę rozruszania, stopy zaczynają cierpnąć, możesz rozkołysać to na boki. W prawo i w lewo. W prawo i w lewo. Tyle razy, ile jest to dla Ciebie przyjemne. I następnie będziemy powoli schodzić z maty.
Wyprostuj swoje nogi. Wyjdź z pozycji. Możesz tutaj je delikatnie rozmasować. Następnie skul nogi do brzucha i przejdź na jedną stronę. Zostajemy z tym kocykiem na macie. Pamiętaj, żeby ten kocyk był blisko ściany. Ugnij prawą nogę w kolanie i połóż między dłońmi. Jesteś blisko ściany, ale jej nie dotykasz. Unieś wysoko ręce do niskiego wykroku. Połóż lewą rękę z przodu na ścianie, prawą z tyłu do skrętu. Pamiętaj, że brzuch jest tutaj delikatnie wciągnięty, kość ogonowa patrzy w dół. I następnie unieś tą prawą rękę z tyłu do przodu, w to samo miejsce, gdzie była lewa, ale otwórz lewą do tyłu. I rób tak na zmianę. Najpierw prawa ręka do tyłu, lewa z przodu, a potem odwrotnie, prawa do przodu, lewa do tyłu. Po jakimś czasie możesz tą winiasę bardziej upłynnić, także nie jest to przenoszenie ręki do ręki, ale robisz to jednocześnie. Unosisz ręce w górę patrząc do przodu i zmieniasz skręt na prawo i następnie w górę zmieniasz skręt na lewo. Postaraj się, żeby biodra pozostały w miejscu tak samo jak kolano z przodu. Oczywiście, jeżeli ono się delikatnie poruszy, nic się nie stanie, ale o wiele wygodniej, przyjemniej i przede wszystkim zdrowiej będzie, jeżeli te rzeczy będą utrzymane w jednej i w tej samej pozycji. Pamiętaj, że skręt zawsze robimy na wydechu. Następnie odłóż prawą rękę na kolano, a lewą przenieś na prawą stronę, do skłonu w bok. Postaraj się tutaj, żeby biodra zostały w tej samej pozycji. Rozciągamy biodro wolęciowe i tył kręgosłupa. Zostań tutaj na kilka oddechów. I następnie unieś ręce w górę. Tak, możesz poczuć wyraźną różnicę między prawą a lewą stroną. I zmieniamy strony. Pamiętaj, że to kolano, które jest zgięte, musi być blisko ściany. Więc tym razem odwróć się na drugą stronę. Połóż prawą stopę między dłońmi i następnie unieś ręce w górę. Utrzymaj silny brzuch, kość ogonowa patrzy w tył. Połóż prawą rękę z przodu, lewą z tyłu do skrętu. Trzymaj silny brzuch, biodra są nad prawym kolanem. Następnie zmień dłonie, prawa ręka idzie do tyłu, a lewa do przodu. I tak zmieniaj kilka razy, za każdym razem, kiedy ręka idzie w tył. Pamiętaj o wydechu, skręty robimy zawsze na wydechu. I po jakimś czasie możesz zacząć robić tą winiasę, tą sekwencję płynniej, unosząc jednocześnie ręce w górę i robiąc skręt. Utrzymaj je wtedy w jednej linii. Ja lubię odchodzić delikatnie mocniej od ściany i postaraj się, żeby one wtedy nie dotykały tej ściany. Tak, wyższy poziom jazdy. I po kilku takich razach, kilku winiasach, tak samo jak na pierwszej stronie, odłóż swoją lewą dłoń na kolanie, tak, ta sama strona co kolano. I prawa ręka idzie do skłonu w bok, na lewą stronę, dotykając ściany. Postaraj się, żeby biodra były w tym samym miejscu i delikatnie napięty tu brzuch. Zostań również tutaj na kilka oddechów. Po czasie możesz znaleźć się też dalej od ściany. To zwiększy zakres i jeszcze bardziej rozciągnie mięśnie. I następnie powoli odejdź od ściany. Ach, to było dobre. Możesz rozmasować swoje nogi. W przeciwnym razie spotkajmy się w Virasanie. Zamknij oczy, na wdechu unieś ręce w górę i z wydechem połącz dłonie i przybliż do serca. I możesz to zrobić raz jeszcze. Ja Tobie bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!